Witajcie moi kochani, ja nazywam się Lili, a mój kanał to Mistyczny Ogród Tarota. Dzisiaj przychodzę do Was jak co miesiąc z horoskopem miesięcznym. Teraz mamy dla bliźniąt na grudzień 2020 roku. I kochani, zmiana, ponieważ tamto czytanie, ono było ok, ale nie pracowało tak jak chciałam. Dlatego dzisiaj robimy sobie inne czytanko. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Napiszcie później w komentarzach, jak odbieracie to nowe czytanko. Tutaj już Wam tłumaczę, o co chodzi. Tu mamy tarota The Good Tarot. Tu sobie zobaczymy energia ogólna. Później sobie zobaczymy osobno w finanse i osobno w obszar miłości na trzech różnych tarotach. Czyli teraz sprawdzamy bliźnięta. Grudzień 2020 roku, co nowego idzie, na co się skupić, szczególnie jaka energia będzie ważna, istotna dla bliźniąt w grudniu 2020. Energia ważna, istotna dla bliźniąt. O, spełnione marzenia. Jeżeli pragniesz, żeby ci jakieś marzenia spełniły, nie przestawaj. Don't give up, jest takie Oj, bliźniaki, wy macie jakiś wyjątkowy fart ostatnio, cudownie. Nie przestawaj, masz dalej, idź w tym kierunku. Dokładnie, tylko pamiętajcie o integralności. Czyli marząc o czymś, wysyłając intencje do wszechświata, musisz myśleć o tym, identycznie jak mówić o tym, identycznie jak działać w tym kierunku. I to się musi zgadzać z twoimi potrzebami, pragnieniami serca. Wysyłaj jednocześnie emocje. Co my tu mamy? Metamorfoza i jeszcze wyskoczyła, słuchajcie, no jejku, dużo Wam wyskoczyło. No dobra, może tak ma być. Dobrze, zobaczę tylko, czy tutaj widać tą ostatnią kartę. Widać, cudownie. Jakaś metamorfoza tutaj dla Was w grudniu, kochane bliźnięta. Może na temat myślenia właśnie na temat manifestacji, to tak dam. Dlatego, że coś Wam nie wychodzi w manifestacji. Staracie się manifestować rzeczy, ale nie do końca Wam się to spełnia. Dlaczego? Bo tu musi być integralność właśnie. To musicie sobie przetransformować. Ten proces wysyłania intencji, on się musi zgadzać. Czyli musicie myśleć na przykład, że co? Weźmy sobie jakąś rzecz. Na przykład, no nie wiem, że pieniądze, żeby przyszły do twojego życia. Potrzebujesz na przykład 10 tysięcy złotych, prawda? I teraz tak, jednocześnie myślisz o tym, zrób sobie mapę marzeń, napisz sobie, jakby to się już zadziało, że możesz napisać, że w magiczny sposób na przykład przyszły do mnie pieniądze, które mi były potrzebne, 10 tysięcy złotych, jestem ogromnie wdzięczna, dziękuję. Wdzięczność to jest bardzo ważna. Wiara w to, że to się zadziewa. Nie zastanawiaj się, bo ja wiem, że tu bliźniakowi ciężko, bo bliźniakowi się analiza włącza. Ale jak? Ale kto? Ale którędy? Jak się to zadzieje? Kto to? Czy ja to zarobię? Czy to dostanę? Po co ty to chcesz wiedzieć, jeżeli suma sumarum na końcu będziesz mieć te pieniądze w garści? Bliźniaku, tutaj wyłączamy umysł, tutaj pozwalamy się prowadzić intuicji, bo mamy kartę gwiazdę, słuchajcie, to jest związane z emocjami, bo to jest karta wodnika, oczywiście, jakby nie było, tak? Ale to jest, słuchajcie, też ta intuicja wewnętrzna. Zobaczcie, tu jest jakby nie było księżyc, jest gwiazda na księżycu, tu macie słońce, czyli jest, wszystko się spełni Wam, słuchajcie, tylko musicie pozwolić na to, żeby trzymać się jednej linii, jak ja mówię, czyli twoje myślenie, to jak mówisz, to jak czujesz na jakiś temat, musi być w jednej linii, to się musi zejść w jedno, czyli mówisz, że dostaniesz te pieniądze, myślisz, że przyjdą do ciebie te pieniądze, czujesz, że przyjdą te pieniądze, działasz w tym kierunku jakkolwiek, jeśli masz możliwość. Jeśli nie masz możliwości jakby sięgnąć po nie, bo nie wiesz gdzie, to po prostu jak działasz? Piszesz sobie codziennie intencje. Piszesz sobie z wdzięcznością, że te pieniążki przyszły. Na tej zasadzie, kochani, w ten sposób działa właśnie manifestowanie w swojej rzeczywistości. Grudzień tutaj to będzie niesamowity miesiąc, gdzie manifestacje będą przebiegać bardzo szybko. Więc jeżeli zaczniesz wątpić w to, że to przyjdzie, jeżeli zaczniesz negować, że to się może zadziać, jeżeli nie będziesz wierzyć w to, że to się może zadziać, jeżeli będziesz negatywne rzeczy tu wrzucać, no to po prostu co zrobisz? Zablokujesz ten proces. I wtedy kiszka z tego, nic nie będzie.
I tu słuchajcie, dla Was bardzo ważne, żebyście wychodziły do natury, bliźniaki, i tutaj czuję, że takie ćwiczenia oddechowe, żebyście sobie robili, jak wychodzicie na zewnątrz, czyli głębokie oddechy. Są różne osoby, które słuchajcie, przeprowadzają właśnie takie, takie medytacje właśnie oddechowe, wspomagając ludzi właśnie w tym, żeby no, napełnić się jakby głębiej tym tlenem, tym powietrzem. Więc dla Was to będzie wyjątkowo ważne, kochane bliźniaczki, w tym miesiącu, żeby wychodzić do natury i głęboko oddychać, tak? To naprawdę pomaga i równowagę wprowadzać, i te zmiany, które chcą przyjść do Was w grudniu. Pozwólcie sobie na to, bo jakieś idzie do Was spełnienie marzeń, jakaś radość, jakieś hura ogromne. Zaraz zobaczymy, w jakich obszarach. Tu sobie zrobimy teraz na finanse, słuchajcie. Finanse, bliźnięta, grudzień 2020. Dobra. Finanse, bliźnięta. O, a bliźnięta właśnie co? I to jest właśnie to, bliźnięta kochane. Brak integralności, bo co z tego, że ty marzysz o tym, żeby spełniły ci się marzenia, jak tak naprawdę ty w sobie, po pierwsze, wątpisz w to, że to się może zadziać, po drugie, myślisz tylko o tym, co ci się w życiu nie udało, co się nie powiodło, kto ci tam w plecy jaki nóż wbił i kiedy, i ty to masz w głowie cały czas, zamiast myśleć o tym, czego pragniesz, o swoich marzeniach, żeby ci się spełniły, żeby ci się zrealizowały, to ty się martwisz na temat rzeczy, które złe do tej pory cię spotkały. Tu trzeba uwolnić, słuchajcie, przeszłość, trzeba uwolnić to myślenie, bo jak będziesz w ten sposób myśleć, to nic nie zrealizuje ci się w twoim życiu pozytywnego. Bo pamiętaj, że twój umysł jest jak takie ksero. I tu naprawdę wszechświat z tego bierze jakby kopię i stąd dostajesz następne rzeczy w swoim życiu, prawda? A jeżeli ty siedzisz w takiej energii negatywnej, bo to jest, słuchajcie, poczucie bycia ofiarą, poczucie bycia zmęczonym, przegranym, pokonanym, myślenie tylko, co tu nie wyszło mi, czemu to nie wyszło, jak się to zadziało, czemu to mi się przytrafiło. Dlaczego to akurat wtedy przyszło? Ja robię tyle rzeczy, a tutaj nic się nie zadziewa dobrego. No po prostu bardzo negatywne podejście. Może tu jakieś straty były, może jakieś rozstania, jakieś rozczarowania, jakieś pożegnania. Zdecydowanie tutaj siedzisz i myślisz na temat kłopotów, trosk jakichś, o tym, że jesteś sam, że ktoś cię rozczarował, coś cię rozczarowało, no i te miecze w plecach, no to już jest ewidentne, prawda? Może tu chodzić o jakąś współpracę z kimś, że coś gdzieś nie wyszło, coś gdzieś się nie udało. I tutaj, kochani, właśnie jakieś, masz jakieś negatywne oprogramowanie na temat pieniędzy w swoim, w sobie, bo tutaj jest ewidentnie pokazane, że jednocześnie chcesz, żeby marzenie ci się spełniło, ale z drugiej strony może negatywnie myślisz o pieniądzach, może negatywnie myślisz o ludziach bogatych, może negatywnie myślisz o tych ludziach, którzy są właśnie na samej górze, na samym szczycie, że tak powiem, tej piramidy finansowej, i patrzysz na nich na przykład z pogardą, i to wytwarza, słuchaj, taką energię, która cię prowadzi tutaj, i jesteś zablokowany, kręcisz się tutaj po takim właśnie nieskończonym znaku nieskończoności, bo pragniesz tego, ale w momencie, kiedy wchodzisz w te emocje negatywne, to odpada, to już nie ma możliwości, bo żeby się to zadziało, musisz to zmienić na to, rozumiesz? To musi zniknąć, musi być pozytywna energia z jednej i z drugiej pętelce, i wtedy dopiero, jak to utrzymasz przez jakiś czas, wtedy możesz zrealizować swoje marzenia. Bardzo trzymam kciuki za Was, kochane bliźniaki, i tutaj widzę, że współpracując z innymi w takiej przyjaznej atmosferze, uda Wam się więcej osiągnąć niż takie samodzielne próby zdobycia świata, że tak powiem. To jedna rzecz. I druga rzecz, jak przestaniesz trzymać urazę, uwalniaj urazę, bliźniaku. Jeżeli ktoś coś tobie gdzieś kiedyś, uwalniaj to. Nie dlatego, że ta osoba zasługuje na wybaczenie, tylko dlatego, że ty zasługujesz na spokój wewnętrzny i żeby te karty znikły, żeby te energie znikły z twojego obszaru. No, dokładnie, zobaczcie. Jeśli chodzi tutaj o obszar, bo tutaj na miłość patrzymy, no,
to w obszarze miłości, słuchajcie, i relacji, tu jest jakaś zależność albo jakaś współzależność. Ja tutaj czuję, że gdzieś jesteś w jakimś związku, albo też masz takie myślenie na temat związku, które mówi o współuzależnieniu, czyli to nie jest jakby prawdziwa miłość, tylko to jest na przykład chemia, która was trzyma, przywiązanie, wspólne gospodarstwo domowe, wspólne trzymanie pieniądza, jakiś kredyt może. I tu słuchaj, w tym miesiącu albo coś, to cię powstrzymuje zdecydowanie, to cię tak do tyłu ciągnie. Tutaj może być jakaś kontrola, tutaj może być jakaś manipulacja, fałsz. No, miłości ja tutaj nie widzę, słuchajcie, jeżeli to jest już w tych związkach teraz, w których jesteście, jeżeli to mówię o związku, no to powiem szczerze, wiecie co, ja się nie dziwię, że się tak czujecie, ale ja nie chcę tu brzmieć jak ktoś, kto namawia do rozejścia, rozpadów związków i tak dalej, ale słuchajcie, jeżeli jest tak, jak jest tu pokazane, jeżeli to blokuje tobie finanse, no to jeżeli ty chcesz dalej tutaj siedzieć, proszę bardzo, ale jeżeli chcesz, żeby ci się twoje marzenia spełniły, no to chyba by trzeba tu w końcu pozwolić, żeby ta jasność weszła do umysłu, żeby cię olśniło i po prostu wziąć się, zabrać. Zobaczcie, ona nie patrzy na niego, ona się od niego odwraca. A tu są schody, czyli ma zamiar wyjść, prawda, do góry, zmienić, ujść stąd, uciec. Wdzięczność, słuchajcie, lekcja wdzięczności za to, co się już ma, pozytywnego, fajnego w życiu, to, co ci pasuje, to, co z tobą współgra, rezonuje, to, co sprawia, że serce ci się raduje. Jak się będziesz budzić rano i będziesz sobie wdzięczność tak trenować od samego rana, nie myśl o tym, co masz wstrętnego, złego w życiu. Myśl o tym, co masz w życiu super fajnego. Choćby to były dwie rzeczy. Choćby to były jakieś drobnostki, to nie muszą być ludzie. To może być na przykład ciepła woda w kranie, to może być, słuchaj, zdrowie, to może być zwierzak, który tobie radość sprawia, słońce, które akurat ci zaglądnęło przez okno. Cokolwiek, słuchaj, to nie muszą być ludzie. Nie szukaj tego szczęścia u innych ludzi. Szukaj w przyrodzie, w takich momentach dla ciebie. Bo sobie, nie wiem, jakąś przyjemność tam sprawiłeś bliźniaku i to już jest fajne. Lojalność nam tu wyskoczyła. Ja bym to tak dała, ponieważ lojalność bardzo często jest mylona, słuchajcie, z takim przywiązaniem na siłę. Ja pamiętam, kiedyś pan do mnie jakiś napisał, bo jestem singlem, więc pan się odezwał, napisał, że on szuka kobiety, która będzie dobra, przyjazna i lojalna. Ja się go zapytałam, a ty na pewno szukasz kobiety, a nie psa? Bo słuchajcie, to nie jest partnerstwo. To jest poszukiwanie niewolnika, który będzie grzeczny, układny i który będzie taki pod nóżką cały czas, prawda? Więc tutaj to jest pokazane. Jeżeli siedzisz w związku, gdzie właśnie lojalność demonstruje się w taki sposób, że to jest takie na siłę przywiązanie, na siłę bycie z sobą z jakiegoś powodu i ta lojalność to tutaj jest jak taka karta przetargowa, to czy to jest miłość, gdzie trzeba wchodzić na takie tematy? Słuchajcie, gdzie jest prawdziwa miłość, to się o lojalności nawet nie rozmawia, bo nie ma takiej potrzeby, bo to jest oczywistość. No ewidentnie tu u niektórych bliźniaków widzę, że trzeba dobrze przemyśleć, w jaki sposób twoja relacja, związek pracują. Czy tu nie chodzi tylko o pieniądze na przykład? Czy to nie jest taka właśnie współzależność finansowo-intelektualna, gdzie jesteście sobie lojalni, jesteś na przykład wdzięczny za to, że finansowo jest ok, ale czy tu jest miłość? Ja tu nie widzę ani jednych kielichów, słuchajcie. I to niestety bije na twoje finanse. Nawet jeżeli finansowo masz ok, bo tutaj w tym związku jakoś razem tam kleicie, że jest ok, ale jednocześnie w sercu czujesz to, co tu jest pokazane. No, ogromnie niefajne uczucia. No, życzę ci, bliźniaku, żeby tutaj spróbować przemyśleć, doznać tego olśnienia, żeby wyjść z tej energii. Trzymam mocno kciuki za każdego bliźniaka. Dobra. I jeszcze wam zrobię szybciutko, wybierz kartę teraz, żebyście mogły sobie jeszcze coś tutaj
indywidualnie bardziej. Bliźnięta grudzień 2020 roku. Bliźnięta grudzień, pierwszy stosik. Dobra. Drugi i trzeci. Ok, no i super. Czekajcie, bo jedna karta się buntuje, a to dobra. Jak się buntuje, to może nie chce iść. Tak. Ok, bliźnięta grudzień 2020. Pierwszy stosik, drugi i trzeci. I w miłości jeszcze tutaj jedną kartę sobie. Bliźnięta grudzień 2020. Pierwszy, drugi, trzeci. Dobra. I od razu Wam powiem, kochani, tam proszę pod filmikiem, napiszcie w komentarzach, jak Wam się podoba ta zmiana, jak odbieracie takie czytanie miesięczne, czy Wam się podoba, co myślicie. No, tak poproszę, jakbyście mieli ochotę, tam jakiś komentarz. Dobra, teraz pierwszy, drugi, trzeci stosik dla bliźniąt. Sobie odsuniemy. Tak jest. No, tu trzeba uzdrowić, kochani, w rodzinie. Może to być właśnie związek, może to być to, co tam mówiłam na końcu. Bo gdzieś coś toksycznego jest u ciebie, jedyneczko, w rodzinie. Gdzieś jest jakaś współzależność, jakieś współuzależnienie, jakieś manipulowanie, jakieś wymuszenia, może jakieś takie troszeczkę gierki, i to jest niefajne, i to wszyscy cierpią na tym, w tym obszarze, w tej grupie. Trzeba by tu nad tym popracować, może porozmawiać, może sobie to wyjaśnić, może troszkę oczyścić atmosferę. Możecie to zrobić oczywiście metodą Ho'oponopono, przepraszam, proszę wybacz mi, dziękuję, kocham cię. Wysyłaj po prostu tą energię w tą sytuację do swojej rodziny, do jakiejś relacji, która czujesz, że tutaj o tym była mowa. W grudniu będzie wyjątkowa, fajna energia, żeby to oczyścić, żeby to uwolnić. Join in, czyli jakby wejdź w to, jakby, bo może się czujesz tu wyizolowany w swojej rodzinie na przykład. Tu chodzi o to, żeby bardziej się zaangażować, żeby wejść bardziej, bo może wtedy stworzy się znowu, wytworzy się taka energia miłości, a nie przywiązania na siłę, bo tutaj właśnie ja mam wrażenie, że te problemy jakieś, które są gdzieś w twojej rodzinie, czy to jest twoja rodzina w znaczeniu mąż, żona, chłopak, dziewczyna, czy twoja rodzina, mama, tata, tam brat, siostra, kuzynostwo, wszystko jedno. Gdzieś tam się tworzy jakaś negatywna energia, która sprawia, że gdzieś jest u ciebie coś blokowane. Kiedyś się wciągniesz, to bardziej zaangażujesz, może dostrzeżesz też inne perspektywy, co pomoże ci uwolnić pewne rzeczy. I tutaj trzeba z odwagą i z siłą wewnętrzną stanąć twarzą w twarz z jakimiś lękami, strachami, być pewnym siebie, i tutaj właśnie może z kimś porozmawiać bardzo odważnie. Ewidentnie tutaj chodzi o jakąś zmianę i trzeba wyjść ze strefy komfortu, stanąć tym twarzą w twarz, i wtedy może dzięki krótkiej nawet rozmowie może się wszystko zmienić. Tak czuję tutaj. Odwagi, odwagi, jeszcze raz odwagi. I do dzieła, jedyneczki, dwójeczki. Tu coś nowego idzie. Dwójeczki, tu jakiś nowy soulmate się do Was zbliża. No to Wy szybciutko sobie tam pooczyszczajcie te negatywne energie, które wyszły nam tam w czytaniu ogólnym. Ta karta diabła, która tam wyszła. I tam był nowy też początek. No słuchajcie, jeżeli przyjdzie coś nowego, przyglądajcie się temu. Ale tutaj ja widzę, że to jest fajna energia. Więc może ta dwójka tutaj to jest rozszerzenie czytania ogólnego, może ja tam po prostu nie powiedziałam o tym. Czyli tu dla Was dwójeczka jest szansa, że będziecie mogły zacząć na nowo, bo przyjdzie ktoś, kto się okaże Waszą bratnią duszyczką, pokrewną duszą, czyli nie jakimś tam kimś, kto rani, krzywdzi, tylko ktoś, kto naprawdę będzie jakby czytał Twoją duszę, ktoś, kto będzie Cię doskonale rozumiał. Nie musi to być Twój partner romantyczny, może to być na przykład przyjaciel, przyjaciółka, ktoś nowo poznany, ale to będzie ktoś, kto naprawdę będzie Ciebie rozumiał, i to będzie ta osoba dawała Ci ogromną ulgę. I tutaj jeszcze jest, słuchajcie, zachęta, żeby pomagać innym więcej, żeby
z wdzięcznością za to, co się ma, choćby troszeczkę się ma, ale zawsze coś mamy, zawsze możemy być za to wdzięczni, żeby pomagać innym, bo to, jak będziesz wdzięczny i pomagać będziesz innym, to też będzie przyciągało do twojego życia bardzo pozytywne rzeczy, bo pamiętajcie, że dostajemy to, co wysyłamy, więc jak wysyłasz dobro, potrójne dobro do ciebie powraca. No, dobrze. I trójeczki. O, tu jakieś olśnienie przyjdzie. Pamiętacie tam tutaj w czytaniu ogólnym tego asa, asa, jak to się nazywa? Asa mieczy i tam mieliśmy jeszcze słoneczko, tak? Wy mieliście tutaj słoneczko. Więc ewidentnie, kochani, jakieś olśnienie, jakieś, zdajcie sobie z czegoś sprawę. I tutaj poprowadzi was to do potrzeby takiej szczerej rozmowy z kimś. I to z kolei pozwoli wam oczyścić atmosferę. Uważajcie tylko na dumę, kochani, dlatego że taka godność osobista i duma, one są potrzebne, ale w odpowiedniej ilości, żeby was to tutaj nie zablokowało. Otwórzcie się na to, by sobie tutaj oczyścić tą energię, bo jak to oczyścicie, porozmawiacie od serca z tą osobą, to wtedy dużo łatwiej będzie wam się funkcjonować i to znowu was poprowadzi do jakiegoś zrozumienia czegoś, do jakiegoś olśnienia kolejnego, czyli to potem będzie, zacznie się to już tak kręcić, czyli odblokujecie tutaj energię, którą gdzieś tu macie przyblokowaną, słuchajcie, tam był ten diabeł, on może też mówić o jakichś właśnie negatywnych energiach w rodzinie, więc może tu w partnerstwie, ale też w rodzinie może tam być coś negatywnego, trzeba by to właśnie wyjaśnić, bo tam coś jest, co wam bruździ jakby, tak? Dobra, tyle kochane bliźniaki, wszystkiego dobrego dla was w miesiącu grudniu, no i do usłyszenia już w styczniu, w nowym roku. Pozdrawiam serdecznie!